Witam w kolejnym potężnym odcinku, gdzie będziemy Agamar atakować, więc odpauzujmy, atakujmy, no ruszajmy po prostu na Agamar. Tutaj był chyba Jodeł. A nie, to Jodeł już tam uciekł. Albo to ten. O, to będzie kolejna bitwa kosmiczna, widzę, bo tutaj jest kolejny prastor do zniszczenia. A tu mamy za to Jedi. Doskonały początek. Dobra. I widzimy się po... w sumie chwili dosłownie. Zobaczymy co tutaj gdzie jest. Ja tu bym w ogóle poleciał im na bazę i rozwalił ją. No tu rzeczkę mają taką z klifem. No, myślę, że to będzie spoko rozwalić. Jesteśmy poza zasięgiem AA. Dobra, wracamy do rozwalania tego. A Grywiusik niech tu rozrabia. A co, ty nie przyjąłeś tego jeszcze? Serio? A chwila, bo tu Jedi'e były. Ty, Grievous. Dobra. Oni są pobugowani, więc oni będą tam walczyć. I teraz tak po kolei myślę. Jedna arta. Trzy razy droiteka, proszę. I jedne ślimaki. Dobra, i teraz tak. Ty będziesz czwórka, rozkładasz się, ty będziesz piątka. Ach, nie to. O, bombing run jeszcze nam doszedł. A teraz serio, gdzie jest? Tu jest, dobra. Zrobimy sobie tu leczący. Żeby Grievousa na chwilę poskładać. No i jego kolegę też. Ojej, razem jeden. Dobra, tak powinno być ok. Czemu ty jeszcze tu nie powie? Dobra, dobij go. No. Boże, te droideki jeszcze się wystawiają?
I'm with you. Target. Szybkie rozstrzelanie ich i tyle. Easy. Stay close to me. Got it. I don't have time to do this. Reinforcement point contested. I'm here. O, zniszczyli to. Ja w ogóle zapomniałem o tych lataczach. Bombardment available. Let me help you. O, tu są heavicze. Kurde, nie, tu. Ej, idzie bardzo dobrze, bo rozwalamy ich szybko, bez problemu praktycznie. Biegnij tu, wiem, że tam są turbo lasery, ale... Wiem, z nami ich dadzą radę. O, wygraliśmy zanim zdążyli uciec. Ja jestem ciekaw zawsze co tam wychodzi. Dużo ich nakosiliśmy. Duży to był garnizon. Dobra, jego damy tutaj. I jego damy tutaj. Na resztę czekamy. A... dobrze dałem? Dobrze dałem. Dup. I teraz tak, ty tu. Ty tu. I jeszcze zanim coś więcej zrobimy... Tych by się przydało wysłać tutaj. A, super. No dobra, zrobimy to. Myślę, że to jest duży boss, to można gruba ryba taka znowu, jak w poprzednim odcinku, więc... No, jak zaczęliśmy polowanie na grube ryby, trzeba je kontynuować. Dobra, odpalamy. Full auto i może się uda. O kurde, on też chyba odpalił full auto. Dobra, strata jednego tego za wszystko co można, to jest dobra, uczciwa cena. Dobra, i teraz tak, siup. I lecimy. Dobra, tego trzeba ewakuować. Tego może ewakuujemy. Dobra, dobijmy na chwilę tego jednego. Widzę, że szefu ma problemy. Dobra, oni już mają problem. Mamy dużą szansę przetrwać to wszystko. Daisy, Daisy, it's my life. Czy jakoś tak? Coming.
Dobrze, generator osłon zadziałał tutaj i wraca. To daje dużo, bardzo dużo. No i papa. Bum, i nie ma. Doskonale, załatwiliśmy im dowódcę, załatwiliśmy im wszystkich. Ile trwało to? 3 minuty? 4? Trzy... Prawie 4, okej. Oj, tak w 2 minutki wygrać szybko. Dobrze, bardzo dobrze. Grievous, tutaj idziesz ty. Dobra. Pójdziemy za ciosem i jego tu wyślemy. I zatrzymajmy... A, tu już wysłałem tych ziomków, okej. To jest dobra opcja, żeby ich akurat wysłać tutaj. Okej, w ogóle nie wiem, czy mówiłem, czy nie. A, tu go wysłałem? Pomyłka moja. Subrigatora mamy. Tego, jak dobrze pamiętam, nie pamiętam, jak to się wymawiało. Ale tego, co możemy mieć sztuk zbudować tylko i lepiemy kolejne. A ja już zbieram... Drugą już budujemy, a zbieram już na trzecią. Więc wiecie, na spokojnie. Chociaż myślę, czy nie zatrzymać się na dwóch, a klepnąć więcej hajsu. No bo bardzo by się to przydało, moim zdaniem. Loader. Kocham wychodzić z nadprzestrzeni. Dobra, widzimy się za chwilę. Siup. Walimy w tego. Po silnikach, panie i panowie. Dobra, w tego rozwalmy do końca. Dobra, silnik rozwalony. Rozwalmy go w ogóle, zanim ucieknie. Ja pierdziu! Obu rozwaliliśmy, zanim uciekł. W 10 sekund. To się 10 ostatnich sekund rozwaliliśmy jednego i drugiego. Dobrze, bardzo dobrze. Ej, to nam daje w sumie... Bardzo dobry wynik, w sensie uciekły gówniaki dosłownie, a dwóch największych drani rozwaliliśmy. No... Boże, my wszystko rozwaliliśmy tam prawie. Co nie, koryliniańskie korwety tylko pouciekały. Oho, zaczęły się problemy, galaktyka podbiła tego. A, dobra, będzie trzeba szybko ogarnąć okolice, bo... No tutaj trzeba ewidentnie ufortyfikować się. Co mi bardzo nie pasuje, bo obok jest silna baza i... no, słaba baza. Ale podbicie neutralnej planety przez Republikę nie może ujść im płazem. Nie, serio mówię, to jest problem duży. Strasznie to jest duży tak naprawdę dla nas problem. Szczególnie, że tu mamy niebronioną planetę w ogóle. No i tyle możemy zrobić teraz. Nie czekamy na tego twardziela. Construction complete. Invasion commencing. Dobra, oczyszczmy sobie do końca tył ten i mamy bardzo ładną północ zabezpieczoną. Trzeba teraz zrobić tylko, kurde, ofensywę na tą jedną planetę, umocnić ją, a następnie na Kamino. Dobra, jesteśmy tutaj. O kurde, ile oni tego tam mają. Dobra, lecimy dalej na zwiat.
Dobra, i teraz tak. O kurde, coś tu się dzieje. Teraz tak, ty lecisz tego rozwalić, albo ty rozwalaj ten budynek, a wy na tych. Gdzie jest ten jakiś ich bohater? Który to jest w ogóle? Chyba go tu nie ma. Kurde, 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 tam mają pelotę. Dobra, do naszych lecimy. No nie, no zwiesił się znowu. Jak ja mam to wygrać? Przed chwilą mi się znowu zaciął. I musiałem go ratować. Noż, kurde. Wiecie, jest denerwujące i irytujące. Skywalker here. Boże, to jest mega skomplikowana bitwa. Z bardzo prostej przyczyny, jak się ten gnój nam wiesza, to wszystko się robi problematyczne i to mega problematyczne. To niezły jak na bohatera Republiki. Dobra, ci zostają bronić, no właśnie, czołgów. Tego. Dobra, lecimy tu powolutku. Dobra, robimy... pokojowo agresywną inwazję. Dobra, szybko wykończymy ich i tyle. Baza wyniszczona zaraz będzie. Które to był? Piątka, dobra. Kurde, nie mogę tak na oślep walnąć, trudno. Dobra, wygrana to wygrana. I tak nie mają jak uciec. Doskonale. Rwisa standardowo tutaj, jego tutaj. Construction complete. I Grievous, ty to już lecisz tak szybko jak się da tutaj. A no tak, ponieważ musiałem wczytać, bo tamten jak głupi się zwiesił poprzednio i myślałem, że tym razem się nie zwiesi. Nie, pauza, 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 dobra. Oj, oj, oj. Victor, po pierwsze, oj, Victory Star Destroyer, po drugie, Victory Star Destroyer.
On nie taki zły, jak myślałem. Dobra. Tak więc zrobimy, co następuje. Rozegramy ręcznie tę bitwę, modląc się do wszystkich znanych nam opcji politycznych Gwiezdnych Wojen związanych z konfederatami, żeby nam się udało. To będzie ciężka obrona, jestem przekonany, że ją przerypiemy, ale może się pozytywnie zdziwię. Może to były opcje takie, że wygramy, nie wiem. On jeszcze nie zapowiada. Boże, jaka horda tego jest teraz, widzę, tych małych w sensie. Ale jak zniszczymy te duże, to może i te małe się uda rozwalić. Dobra. Rozwalimy Venatory najpierw. Oj, tak, byczki. To jest ta walka. Gdzie dwie wielkie floty się ścierają. Dwie wielkie floty gówna, ale cicho o tym. Dobra, w dupę mu. Choć niech przybędą jako pomoc. Doskonale, nie jest w ogóle. Ale tak, wy możecie tu już skakać. Serio, silnik nie dokończyliście? Dobra, dokończony. Przypomnę, wy w tego. I doskonały atak w osłony jego. Wal w tego, już jeden z drugim. No, mało ich zostało. Dobra, walcie w tego już. Dobra. Jest jakaś szansa. Dobra, może się uda. Lecimy. Ten przyjął chyba na klatę dużo, no. No i są, to są tak, to są te trójkąciki śmieszne. Zobaczmy, czy maluszki mogą coś zrobić? Oczywiście, że nie, bo już przestały istnieć. Walą w naszą biedną stocznię. Tak, oto nasza zachodnia flanka pada, ale nie, no tym bardziej trzeba na Kamino iść jak najszybciej. Ej, ale 4 z 5 Venatorów usunęliśmy. Ej, pauza mi. Kurde, no właśnie przed tym chciałem zdążyć. Grievous, za ile ty będziesz na miejscu? Gdzie on jest?
Tu chyba. Nie, tu jest, dobra. Myślałem, że go tu za planetą widzę, jest tutaj. Dobra, to będzie chyba przegrana walka. Nie wiem, albo podzielę to na dwa odcinki. Albo będziemy widzieć się w kolejnym. Zobaczymy. Albo, no bo nie wiem, czy jest warta pokazywania ta bitwa. No ale załóżmy, że tak. Ma nawet jakiś hajs. To będzie okropne, speedery. Okej. No mają tylko jeden pluton, mi pokazuje. Teoretycznie to głównie na pojazdach szybkich będą działać i jednym Jedi. Pod warunkiem, że znowu się nic nie skrzaniło. Dobra, i trzy budynki tutaj. Ten akurat bym sprzedał. Te dwa bym zostawił, bo wierzę, że one mogą nas uratować. Dobra, startujmy. O kurwa, nie wierzę, że... Przepraszam, ale... Nie wierzę, że udało nam się zabić tego Jedi'a, wygrać tę nasze siły są po prostu... Straciliśmy sztab i to jest najgorsze i taki potężny garnizon, ale... Constructing. Ja chcę jeszcze raz. O, tak. Ale ją już zabiliśmy, mi się wydaje, więc ona się... Oni się odradzają i to mnie nie cieszy. Teraz nic nie ma. Szybko. Kurde, a tak mi się chciało go stwierdzić. Że tu jest wielkolud, o którym ja myślę. Jeśli on tu jest, a to chyba jest on, a my nie mamy naszego asa w rękawie, może być ciężko. Dobra, weź ty uciekaj. O kurde, mają drugiego, mamy przerąbane. No, to była pułapka. Na szczęście wiem, co w takich sytuacjach robić i potem są zapisy. Dlatego na tym poziomie trudności są zapisy, że je zostawiłem, bo... Boże, robić to na jednym zapisie to... Oj, nie. My byśmy już dawno to przegrali. Dobra, spierdzielamy. To jest pułapka, tu jest ich dwóch. Dwóch ich było. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, tym będzie to wszystko. Przyjmijmy lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie. Hejo!